Myśli, uczucia i zamiary osoby ukochanej. Moi kochani, więc dzisiaj używam mojej nowej talii, tarota. Jest to Tarot of Oppositions, czyli tarot przeciwności. Zobaczymy, jakie konstelacje nam dzisiaj wyjdą, ponieważ jest to bardzo ciekawa talia, która pokazuje karty tarota w normalnej pozycji i w odwróconej. Także przyjrzyjmy się, co nam wyjdzie dzisiaj z tej talii w jego myślach, uczuciach i zamiarach. Skupcie się na swojej osobie ukochanej. Ja Was oczywiście serdecznie witam, kochani. I cieszę się, że jesteście. Subskrybujcie mój kanał, zostańcie ze mną codziennie. Na moim kanale są różne filmiki do różnych pytań, do kart. Oczywiście lajkujcie z ciuszkiem w górę, komentujcie, piszcie Wasze historie, piszcie, czy te wróżby z Wami rezonują. I zapraszam Was na wróżby indywidualnie. Napiszcie mi e-maila, a ja powróżę Wam prywatnie, tak? I wspomogę Was w Waszych emocjonalnych jakichś rozterkach, problemach. Także zapraszam na wróżby prywatne. Teraz zobaczymy myśli. Pokażcie mi karty. Pokażcie mi, kochane, karty tarota, jego myśli. Pokażcie mi, kochane, karty tarota, jego myśli. Pokażcie mi, kochane, karty tarota, jego myśli. Jego myśli. Jego myśli. Dobrze, więc zacznijmy tu sobie, kochani, od myśli. Mamy śmierć, ale śmierć w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli śmierć, która oznacza tutaj transformację, potrzebę transformacji. Jeśli coś między Wami umarło, zepsuło się, skończyło, to, kochani, ważna jest tutaj nowa szansa i zmiany. Zmiany na lepsze, tak? Czyli mamy tutaj, widzicie, w tym tarocie of oppositions, czyli przeciwności, dobrą stronę karty i jakby ona wyszła w odwrocie złą stronę karty, czyli negatywną. Natomiast tu wyszła śmierć w pozytywie, czyli nowa szansa, nowe słońce na horyzoncie, nowe światło w tunelu, pozytywne zmiany, potrzeba transformacji, która zmieni jakby tą relację na lepszą. Ta relacja się odrodzi, będzie odrodzi się i będzie lepszą, będzie po prostu jakby tutaj taka transformacja, że nauczycie się na tych starych błędach i ta relacja będzie przez to silniejsza, lepsza, pozytywna, tak? Także tutaj ta śmierć ma tej relacji, jeśli nawet były jakieś perypetie, to miała to właśnie ta śmierć na celu właśnie coś zmienić na lepsze. Mamy tutaj głupca, ale głupca niestety w tej złej pozycji, ciemniejszej, negatywniejszej, tak? Czyli no tutaj być może jest to osoba jeszcze jakaś młoda, niedojrzała, głupawa, powiedzmy, która chce tylko, jakby szuka przygody lub szukała przygody, tak? Nie umiała tego jakby konsekwentnie dobrze poprowadzić. Także jest tutaj troszeczkę w jego myślach chęć przygody tu i teraz. Nie umie ta osoba dobrze, konsekwentnie jednak planować, tak, wszystkiego z głową. Jeszcze ta osoba jest bardzo niedojrzała, także uważać proszę na to. Tutaj mamy dziewięć buław. Dziewięć buław, ale w pozycji odwróconej. Czyli, kochani, dziewięć buław w pozycji odwróconej może oznaczać w tej konstelacji, że jest jakaś rezygnacja, zmęczenie, coś dobiegło końca, to jest pesymizm, brak działania, brak konstruktywnego działania, jakaś wręcz destrukcja i czarne myśli, negatywne myślenie, tak, które jakby tutaj jest destrukcyjne, kochani. Więc ta osoba ma w myślach niestety, pomimo tych dobrych rokowań na lepsze przemiany, Waszej relacji na nową szansę, ale jeszcze jest ta osoba niestety niedojrzała i boi się właśnie tutaj, że się to nie powiedzie lub boi się, że nie ma tutaj dobrych planów, takich stabilnych planów i osoba ta ma negatywne myślenie, jest pogrążona jakby niestety w jakiejś rezygnacji, w jakiejś
destrukcyjnym, negatywnym myśleniu, tak? Jest to osoba jakaś zmęczona, ponieważ być może coś się nie udało, nie ma siły, czy nie ma środków na to, by coś tutaj zmienić na lepsze, także uważajcie bardzo skrupulatnie, obserwujcie tą osobę, tak? Czy ma rzeczywiście dobre zamiary i myśli w stosunku do Was. Teraz proszę, kochane karty Tarota, o uczucia. Jakie są uczucia tej osoby? Jakie są uczucia? Jakie są uczucia tej osoby? Tutaj mamy 5 mieczy, 2 kielichy. Wow, w sercu 2 kielichy, oczywiście pięknie. I tutaj mamy też sąd. Ok, karta sądu, czyli wyjaśnienie jakichś spraw, tak? W sercu już mamy tutaj coś lepiej, więc 5 mieczy, już Wam pokazuję, kochani, 5 mieczy, ale w pozytywnym układzie tutaj, to ta osoba ma bardzo silne ego, jest uparta, chce zawsze postawić na swoim, chce udowodnić jakby sobie rację, chce udowodnić Tobie rację, chce udowodnić Wam rację, walczy jakby, udowadnia coś, udowadnia ciągle swoją rację, swoje przekonania, tak? To może być oczywiście na dłuższą metę bardzo uciążliwe, ale być może ta osoba zrozumie, że to silne ego jakby musi odciąć to silne ego, tak? I tutaj ciągle myśleć o kompromisach, co jest dla Was lepsze, a nie tylko egoistycznie dla tej osoby. Tutaj muszą być jakieś zmiany też. No i w sercu ma osoba ta, o której myślicie, 2 kielichy, czyli miłość. Oczywiście miłość, romantyczność, emocjonalność w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Miłość, miłość po prostu do Ciebie. I pomimo tego silnego ego, upartości, którą tutaj też widać, tak, nie ukrywam, że jest to oczywiście trudna cecha w relacji, jest jednak ta miłość i jest chęć do zmiany, jest chęć do nowej próby, nowej szans, nowej zmiany, pomimo jeszcze niedojrzałości i pomimo jakichś jeszcze ciemnych myśli lub lęków, tak. Mamy tutaj w sercu również sąd, czyli jakby próbę wyjaśnienia czegoś w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Sąd mówi o tym, żebyście się dogadali, wyjaśnili stare jakieś sprawy, przegadali, nauczyli się właśnie na tych błędach, co już było tutaj na poziomie głowy, tak? I po prostu podjęli jakieś mądre tutaj kompromisy, dogadali się, podjęli jakieś mądre kroki tutaj, tak, by wszystko, co było złe, by wyjaśnić. Dobrze, zobaczmy teraz, jakie są zamiary tej osoby, jakie są zamiary. Pokażcie, kochane karty, zamiary osoby ukochanej. Pokażcie, kochane karty, zamiary. Proszę o zamiary. Proszę o zamiary. Jakie on ma zamiary? Jakie on ma zamiary? Pokażcie, kochane karty. Pokażcie, kochane karty, jakie on ma zamiary w stosunku do mnie. I tutaj mamy kartę króla kielichów, ale w odwrocie mamy pazia mieczy w dobrej pozycji i mamy kapłankę w dobrej pozycji. Ok, dobrze. I w przełożeniu zobaczmy w zamiarach wisielec. Wisielec w dobrej pozycji jednak, czyli ponieważ przypominam, że to jest tarot opozycji, tak? Dobra strona karty i zła strona karty, ale tutaj mamy wisielca w dobrej pozycji. Tak jakby, owszem, był jeszcze pasywny, jeszcze nie ma tutaj takiego konkretnego działania, ponieważ ta osoba jeszcze chce sobie wszystko przemyśleć i jakby tutaj spojrzeć na te sprawy z innej perspektywy, tak? By być może sobie jeszcze właśnie skrupulatnie tutaj wszystko zaplanować, przemyśleć, przeanalizować. Więc jeszcze jest troszeczkę stagnacji, jeszcze jest tutaj pasywność w działaniu, ale być może właśnie jeśli chodzi o działania, o zamiary, to po tej stagnacji, po tym przemyśleniu, tak, po spojrzeniu z innego kąta jakby na te wszystkie sprawy, z innej perspektywy, wyjdzie osoba z tego jakby wisielca, tak, z tej pasywności i zacznie działać przemyślanie. Tak, i zobaczymy teraz zamiary tej osoby. No jest tutaj
król kielichów, ale w tej negatywnej tutaj formie, jak widzimy, czyli negatywnie, czyli być może jest to osoba, która manipuluje poprzez emocje. Uwaga, tak? Uwaga na wszelkie manipulacje emocjonalne, na jakieś być może właśnie tutaj triki miłosne, emocjonalne, tak? By się, może ta osoba chce was emocjonalnie tutaj spętać, czy jakoś uzależnić od siebie, by osiągnąć jakieś swoje cele. Następnie mamy w jego zamiarach pazia mieczy, czyli niedojrzała osoba, młodsza być może od was, lub jeszcze taka właśnie emocjonalnie niedojrzała, młodzieńcza powiedzmy, która jeszcze chciałaby działać, chciałaby nową szansę na tą relację, ale jeszcze się przygląda, jeszcze patrzy, jeszcze się boi, jeszcze nie ma tych jakby środków, jeszcze nie ma tych predyspozycji, jeszcze się przygląda, patrzy, przemyśleć chce jeszcze wszystko. To tak jakby się tu zgadzało też z tym wisielcem, ale jest to też nowy początek, czyli ta osoba pragnie nowego początku. Niemniej jednak uwaga tutaj na manipulacje wszelkie, tak, w nowych waszych planach, ale mamy też kapłankę. Kapłanka jest to pozytywna karta, by kierować się, by ta osoba też chce się kierować swoją intuicją, wiedzą, informacjami, chce nabywać informacje i kapłanka też mówi o jakichś tutaj poważnych planach, wręcz karcie ślubu, wręcz karcie pójścia z tą osobą do ołtarza, czyli karta również budowania czegoś poważnego, tak? Karta wiedzy, karta intuicji, ta osoba chce się kierować wiedzą i intuicją, jeszcze zbiera te informacje, jeszcze się przygląda, patrzy, jeszcze wisi tutaj jako wisielec, jeszcze patrzy na to wszystko z innej perspektywy, ale będzie chciała tutaj poważnie, tak? Kierując się rozumem, planem i intuicją, będzie chciała tu poważnych relacji, poważnego związku, pomimo tych swoich destruktywnych, ciemnych myśli, jakiejś rezygnacji, jakiegoś smutku, zmęczenia, być może też niedojrzałości, jakby życia tutaj tylko tu i teraz, przygodą, tak? Ale niemniej jednak bądźcie ostrożni, ale pomimo to widzę tutaj nową próbę, nową szansę, miłość w sercu, co jest najważniejsze tutaj w centrum tego układu, że jest miłość w sercu, są dwie osoby kochające, są dwa kielichy pełne miłości, jest wyjaśnienie wszelkich problemów, spraw, jest tu kapłanka, czyli kierowanie się planem, intuicją, wiedzą i jest tutaj być może poprawa sytuacji. Niemniej jednak uważajcie, kochani, na jakieś wszelkie manipulacje tej osoby. Może być też niestety osoba manipulatywna. Dziękuję. Myślę, że jest ciekawa również ta talia kart właśnie tego tarota opozycji, w zależności jak tutaj układają się karty. I zapraszam was do również czytań prywatnych, osobistych. Piszcie mi e-maila, zgłaszajcie się, ja wesprę was w waszych różnych decyzjach czy boleściach, bolączkach emocjonalnych. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, czy ta seria, czy ta talia kart podoba wam się, czy rezonuje z wami to czytanie i opowiadajcie, piszcie swoje historie. Dziękuję serdecznie, do usłyszenia już wkrótce.